Daniel Solomirski siedział wewnątrz swojej maszyny. Niewielkiego, za to szybkiego i zwinnego mecha. Robota, którego podobne modele wyparły pod względem technologicznym czołgi i pojazdy pancerne. Początki tych maszyn nie były zbyt obiecujące, jednak wraz z postępem technologicznym stały się coraz bardziej użyteczne, aby w końcu wieść prym na wyposażeniu każdej armii od Ameryki po kraje europejskie. Daniel był wojskowym. Od 20 roku życia pracował jako żołnierz i pilot lekkich mechów zdolnych do siania dotkliwych zniszczeń i rekonesansu. Jego mobilna zabawka warta była miliony dolarów, jednak wymiana komponentów potrzebnych do funkcjonowania była stosunkowo tania. Żołnierz polskiej armii patrolował właśnie pustynną okolicę, nad którą chmury czarnego dymu stężały do swoich ołowianych, ociężałych kształtów. Wszędzie jak okiem sięgnąć ziała przerażająca pustka. Ani żywego ducha. Nic, tylko piasek i ropa. Irakijczycy podpalili wydobywaną w tym miejscu ropę, która przyczyniła się do dewastacji atmosfery i przyczyny powstania czarnych, gęstych chmur. Na szczęście maszyna, w której siedział Daniel, posiadała systemy filtrów oczyszczających powietrze, które dostawało się do kabiny pilota. Mech, który pilotował, był niewielki. Posiadał nieco ponad 2 metry wysokości. Jego nogi posiadały 2 palce, które stabilizowały pionową pozycję, a podczas biegu zaginały się tak, aby umożliwić pilotującemu optymalne szybkie poruszanie się bez wpadnięcia w poślizg. Tak samo jak pazur geparda, który wbijając się w ziemię podczas biegu, ułatwia drapieżce szybki i pewny bieg, nim upoluje on ofiarę. Solomirski w swoim panelu sterowniczym miał miejsce na 3 niewielkie ekrany. Jego ręce obudowane metalem poruszały mechaniczne ręce robota, zaś radar soniczny umieszczony na plecach maszyny skanował strukturę obszaru w celu wykrycia pozycji zamaskowanych irakijskich rebeliantów, którzy po raz kolejny w historii postanowili pójść na dżihad. Daniel nie lubił jednak swojej roboty. Mimo licznych wiktorii i ocalonych żyć swoich towarzyszy, nigdy nie postrzegał wojny jako rzeczy, która jest ciekawą przygodą. Wojska sił Europy były rozstawione równomiernie na całym obszarze. On zaś musiał ścierpieć najgorsze zadanie ze wszystkich. To jest rekonesans. Tu wieża logistyczna Tango 4, jak mnie słyszysz, odbiór? Tu Gryzoń, słyszę cię dobrze, odbiór. Sprawdź sektor na północy. Ostatnio kręciły się tam jakieś nieoznakowane czołgi. Przyjąłem, bez odbioru. Daniel, zamknięty w swoim mechu, udał się w wymienione wyżej miejsce tylko po to, by zobaczyć na horyzoncie wraki czołgów, które porzucili dżihadyści. Z pewnością zostały już zestrzelone, zanim chmury poszarzały, pomyślał pilot maszyny, po czym przyspieszył kroku. Dobiegnięcie do wraków zajęło mu niecałą minutę. Przez ten czas przebiegł 500 metrów. Poruszał się zatem mniej więcej 8 metrów na sekundę. Kiedy pilot swojej maszyny dotarł na miejsce i wyjrzał przez niewielką szybkę, zobaczył coś odrażającego. Wewnątrz ruin jednego z czołgów leżało ciało dżihadysty. Nie posiadało głowy, a raczej posiadało jej dolną część. Czaszka była otwarta, zaś mózg rozbryzgany po całym wnętrzu wraku. Pociski z fosforem wypaliły całą tkankę, zarówno mózgu, jak i mięśni. Widok był iście groteskowy. Jedynie lewe oko zwisające z twarzy czaszki wydawało się być ocalałe od niszczącego działania pocisków przeciwpancernych. Daniel od razu odwrócił wzrok, by spojrzeć na wykresy skaneru sonicznego. Te jednak nic nie wykryły. Nieco zaniepokojony odwrócił swoją maszynę, by odszukać wzrokiem miejsce,
którym miał znajdować się obóz. To wtedy usłyszał przerażający wybuch tuż obok siebie. Ściana piasku trysnęła niczym fontanna. Ziarna piasku mieszane z dymem i substancją łatwopalną spowiły pancerz maszyny, w której siedział pilot. Solomirski odczuł wstrząs, jednak pancerz ochronił go przed falą eksplozji. Niestety, urządzenie będące skanerem sonicznym przestało działać i na ekranie nie wyświetlało się już kompletnie nic. Danielowi została już tylko wizja z kamery na czole maszyny oraz niewielkie trójkątne okienko, przez które nie widział nic. Musiał polegać zatem na elektronicznym wizjerze. Mech wojskowy posiadał broń w postaci karabinu samopowtarzalnego, zaprojektowanego do używania tylko przez tego typu roboty. Operator maszyny odbezpieczył broń i przeładował. Metaliczny dźwięk potwierdził umieszczenie naboju w komorze. Korzystając z zamieszania, pilot mecha puścił się biegiem na otwartą przestrzeń. Wyskoczywszy z oparów na palmu, jakim został potraktowany, Daniel skierował się na południe, biegnąc nieco po okręgu. W końcu dostrzegł opancerzony wóz Irakijczyków, przerobiony na istną czterokołową fortecę. Byli nie dalej jak 300 metrów od niego. Kiedy ich pojazd zbliżał się do pozycji Solomirskiego, pilot oddał parę strzałów, których pociski definitywnie przebiły pancerz fortecy. Nie była to jednak amunicja fosforowa. Daniel wiedział, iż może od nich po prostu uciec, jednak podczas otrzymania obrażenia od napalmu poprzedzonego wybuchem, nogi maszyny nie mogły rozwinąć maksymalnej prędkości i przy każdym ruchu lekko zgrzytały. Cwani są, pomyślał pilot. Celowali w jedną z moich nóg, abym utracił pełną mobilność. Jeszcze jeden taki wybuch i mogą mnie uziemić. Ech, kurwa, co za zjebany dzień. Jednak Irakijczycy nie dawali się zwieść manewrom Daniela. Gdy tylko ten począł zataczać krąg, oni zrobili to samo, co sprawiło, iż obie strony konfliktu trzymały się na biegunach średnicy koła wielkiego na co najmniej 100 metrów. Pilot mecha był w potrzasku i nie mógł nadać wiadomości do swojej bazy, uwagi na to, iż napalm spalił jedyną antenę, która łączyła go z dowództwem. Zamiast tego Daniel kliknął jeden z przycisków w kabinie, co spowodowało, iż jedna z niewielkich naramiennych armatek wystrzeliła w powietrze czerwoną racę oznaczającą niebezpieczeństwo. Zobaczywszy, co się stało, dżihadyści próbowali tym usilniej wyeliminować biegającą maszynę z rozgrywki. Jeżeli dowództwo sił NATO to zauważy, wyśle wsparcie. Mało kto jednak zauważył, iż ołowiane chmury, napuchłe od oparów palonej ropy, całkowicie uniemożliwiały widoczność, a tym bardziej zobaczenie owej racy. Los zgotował Danielowi niedala hecę i tym razem mógł nie wyjść z niej cało. Opróżniwszy magazynek do połowy, pilot zmienił tryb karabinu ze strzelania serią na strzał pojedynczy. Wtedy gwałtownie obrócił się swoją maszyną na bok, jednocześnie hamując jej nogami. To spowodowało, iż się zatrzymał i miał ułamek sekundy, by zastrzelić prowadzącego ów wóz. Przymierzył i wystrzelił. Przeciwnicy zostali co prawda zaskoczeni. Pocisk przebił się przez ich nieudolnie skonstruowany dodatkowy pancerz i ranił pilota w brzuch. Trzech ostrzeliwujących Daniela oponentów sięgnęło po granatnik RPG i już mieli posłać ów pocisk ku niewiernemu, gdy pojazd skręcił w bok i zaczął dosłownie pełzać. To sprawiło, iż Daniel postanowił skorzystać na tej sytuacji. Wymierzył i pociągnął za spust w czasie, w którym doszło do tego zjawiska. Nim dżihadysta zdołał wypalić z granatnika, kula karabinu przeszyła jego klatkę piersiową, co spowodowało, iż granatnik został odpalony, jednak zamiast pomknąć ku pilotowi mecha, wyleciał wysoko w górę,
a spadając narobił niezłego hałasu. Nie, żeby ktokolwiek w bazie to usłyszał, oj, co to, to nie. Pilot przypatrywał się ekranowi i nawet widział przez szybkę, jak przeciwnicy wyrzucają na zewnątrz ciało swojego kierowcy, prując przy tym z kałasznikowów w jego stronę. Te pociski jednak nic nie robiły lekkiej, ale dobrze opancerzonej maszynie. Daniel oddał jeszcze 3 strzały, nim wszyscy w owej metalowej, podziurawionej puszce byli martwi. Ich zwłoki posiadały kompletny brak górnej części czaszki. Oczy zostały rozerwane lub po prostu wyleciały z oczodołów i spoczywały teraz na podwoziu wraku. Tymczasem z ponurych chmur zaczęło padać. Deszcz był czarny jak smoła i lepił się do wszystkiego. Szybka w maszynie Daniela z trudem była oczyszczana przez myjkę. Niewiele widział. Obrał co prawda kurs ku bazie, jednak nogi maszyny powoli odmawiały posłuszeństwa. Nim dżihadyści zostali zabici, zdążyli zaatakować newralgiczne punkty mecha, takie jak stawy i hydraulika. Płyny dosłownie wyciekały z maszyny w miarę stawiania kroków. Daniel nie mógł już biegać z nadnaturalną szybkością. Musiał ograniczyć swoją mobilność do minimum, jeżeli chciał dotrzeć gdziekolwiek. W myślach ciągle kołatała mu się jedna myśl. Dlaczego nie widzę bazy? Efekty napalmu w dalszym ciągu nie ustawały. Góra mecha dogasała powoli i niechętnie. Każdy krok maszyny wiązał się z utratą płynów potrzebnych do jej działania. Chmury stały się na tyle czarne i na tyle gęste, iż wytworzywszy ohydny opad, jedynie utrudniały rozeznanie się w terenie. W pewnym momencie kamera maszyny została kompletnie zaszlamiona deszczem. Filtry w wentylacji maszyny już dawno się zużyły i przekierowywały niebywały smród ropy do kabiny pilota. Daniel źle to znosił. Zatruta atmosfera zmuszała go do ciężkiego oddychania i powstrzymywania się od wymiotów. Miał bardzo niejasny obraz, w którą stronę się udaje i dokąd zmierza. Baza powinna się znajdować na południu, jednak widok za szybką nie mówił mu nic więcej niżeli lustro. Sytuacja była tragiczna. Pilot nie mógł nawet wyjść na zewnątrz bez ryzyka stanięcia w płomieniach od rozlanego i wciąż palącego się napalmu. W pewnym momencie Daniel Solomirski stracił przytomność. Przed oczyma miał twarze ludzi, których zabił. Jednak żadna z nich nie wyglądała tak strasznie, jak ta z tylko częściowo ocalałą twarzą czaszką, którą znalazł w zgliszczach czołgów. Daniela Solomirskiego znalazł na następny dzień konwój, którego trasa zetknęła się z położeniem jego maszyny. Z początku myślano, iż to opuszczony wrak, jednak po otworzeniu oślizgłego od ropy włazu zobaczono, iż pilot żyje. Miał bardzo słaby puls i niemalże wychudzoną twarz. Zupełnie jakby nie pił od tygodni. Zawieziono go do szpitala polowego. Tam też okazało się, iż ma zapalenie spojówek, zaś jego pot jest czarny. Dostał kroplówkę bogatą w składniki odżywcze. Jednak gdy leżał tak wpatrzony w niebo, zdawał się powtarzać jedynie 2 krótkie zdania. Wypuśćcie mnie! Wypuśćcie mnie z tej puszki! Scenariusz Mikołaj Nieprawicz. Czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.